czy Kościół jest dla kobiet? Ja napisałam książkę Kościół kobiet, to myślę, że tak. Chciałabyś zostać księdzem? A to jest takie pytanie, które się zadaje katolickim feministkom, żeby sprawdzić a, jak daleko chcą się posunąć i b, czy chodzi o ich jakąś własną obsesję albo własną sprawę. Jaką władzę w Kościele mogą pełnić kobiety? My się śmiejemy z koleżankami, że to jest takie słowo na F. Ono straszy. Więc to jest takie trochę pytanie, jakiego Kościoła chcemy. Nie wiem, czy mężczyzna ktokolwiek mówi, że jak robią coś zawodowo, to jest ojcostwo duchowe i ja właściwie czekam na bunt matek. Umknął nam, bo skupiliśmy się na papieżu. Umknął nam, bo się skupiliśmy na pasterzu. Jak poszłam na egzamin wstępny na teologię, w spódniczce do pół kolana, to koleżanki, które stały w kolejce, powiedziały, że mam za krótką spódniczkę na egzamin na teologię i że mogą mi pożyczyć sweter. Strasznie się bałam całe wakacje, że będę z nimi studiowała. Ale to już gender, więc to trzeba się dbać. Za to nas chyba wywalą z Krakowa, nie?